W tym filmie pokażę miernik uniwersalny o wyglądzie smartfona. Zapraszam do oglądania. Jest to miernik firmy Mustul, model MT10. Ekran ma średnicę 3,5 cala, ma dwa wejścia pomiarowe. Tym miernikiem nie zmierzymy natężenia prądu. MT10 zasilany jest dwoma bateriami typu AAA. Jest też model MT11, który ma wbudowany akumulator. Urządzenie włącza się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie ponad 2 sekundy przycisku on-off. Miernik wyłączy się po 5 minutach bez czynności. Ograniczenie to można wyłączyć. Przyrząd ma wbudowaną latarkę. Krótkie naciśnięcie przycisku latarki włącza ją. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku powoduje przełączanie między jednostkami temperatury Fahrenheita a Celsjusza. Środkowy przycisk służy do wywołania pomiaru pojemności. Górnym przyciskiem przełączamy pomiędzy pomiarem automatycznym, testem diody, pomiarem bezdotykowym oraz pomiarem częstotliwości. Dłuższe przytrzymanie tego przycisku uruchamia funkcję HOLD, czyli zamrożenia wyniku. Przewody pomiarowe. Instrukcja obsługi. Pomiar napięcia prądu przemiennego oraz częstotliwości. Pomiar napięcia prądu stałego. Błąd pomiarowy to plus minus 0,5%. Bateria nowa. Bateria rozładowana. Pomiar ciągłości obwodu oraz rezystancji.
Tu błąd pomiarowy może wynieść od 1 do 2%. Test diody. Pomiar pojemności. Tu błąd pomiarowy powinien wynieść od 3 do 6%. Ale co widać, błąd jest wyższy, ale wynika to z budowy samego kondensatora elektrolitycznego. MT10 może służyć jako jednobiegunowy wskaźnik napięcia. Po włączeniu funkcji NCV może służyć jako detektor przewodów pod napięciem. Mustul MT10, miernik o wyglądzie smartfona, kosztuje około 100 zł. Dziękuję za uwagę.